pana Mirosława Gałęckiego, współcześnie żyjącego. Utwór napisany na przełomie wieków. Tytuł utworu to hymn trzeciego tysiąclecia. I proszę się słuchać w tekst, bo taki dosyć ciekawy. Przy mikrofonie moja córka Magdalena. A przy fortepianie Agnieszka Pinoza. Oh.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom za te wspaniałe pieśni. Szczególnie, że dzisiaj obchodzimy w Kościele Ewangelickim Niedzielę Kantatę, która zachęca do tego, aby śpiewać, szczególnie Bogu na chwałę. Kantatę od psalmu, którym Dawid mówi: śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. I myślę, że takim cudem też jest to, że możemy śpiewać, możemy wspólnie śpiewać i z otwartym sercem dzielić się tą miłością, o której śpiewaliście na koniec, miłością, która pochodzi od naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że z tym przesłaniem wracajmy do naszych domów i zaczynajmy od siebie. Jeżeli będziemy dzielić się miłością, jeżeli będziemy rzeczywiście otwarci na drugiego człowieka, to wszystko będzie się w naszym życiu układało. A szczególnie chcę też podziękować Panu Krzysztofowi za inicjatywę, za to, że zawsze pamięta też o naszym Kościele i myślę, że jeszcze się nie raz spotkamy. Tak serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Serdecznie Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejne koncerty. Wszystkiego dobrego, miłej i spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do zobaczenia.